Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale Młot na Marksizm. Ja w zasadzie tutaj z krótkim przesłaniem, z krótkim pytaniem. Czy słyszeli Państwo kiedyś o takiej organizacji Brit Habirionim? Podejrzewam, że nie, więc śpieszę z odpowiedzią. Brit Habirionim, czyli Sojusz Silnych, czy Sojusz Twardzieli, z wolnego tłumaczenia na polski, to była wewnętrzna frakcja w nowej organizacji sojonistycznej, czyli organizacji, która powstała w ramach wyłomu w Światowej Organizacji Sojonistycznej. Rewizjoniści krytykowali sojonistów socjalistycznych, czyli ten sojonizm pracy, czyli po prostu był to wyłom w ruchu socjalistycznym, sojonistyczno-socjalistycznym, można powiedzieć. I Włodzimierz Żabotyński założył właśnie nową organizację sojonistyczną, która w przeciwieństwie do Światowej Organizacji Sojonistycznej, tych sojonistów pracy, socjalistów, bo o ile właśnie socjaliści lobbowali w Wielkiej Brytanii i starali się jakoś utworzyć to państwo Izrael w porozumieniu z zachodnimi demokracjami, tak rewizjoniści z Żabotyńskim na czele bardziej upatrywali jakiś szans między innymi we Włoszech, w faszystowskich Włoszech. Nowa organizacja sionistyczna współpracowała na różnych polach z faszystowskimi Włochami i nie było to dla nich problemem. Wewnętrzna frakcja istniejąca w latach 1930-33, czyli przez 3 lata wewnątrz nowej organizacji sionistycznej Brit Habirionim, Sojusz Silnych, Sojusz Twardzieli, to była frakcja skupiająca tak zwanych rewizjonistów maksymalistycznych. Ten maksymalizm trochę tutaj podpowiada, o co chodzi, tak naprawdę tych członków Brit Habirionim było mniej więcej w nowej organizacji sionistycznej 2/3, prawda? Czyli to była taka organizacja właśnie większościowa, maksymalistyczna, można powiedzieć. Czyli 2/3 nowej organizacji sionistycznej Żydów, którzy chcieli stworzenia państwa Izrael na terenie Palestyny, ale sprzeciwiali się jakimś takim pokojowym może rozmowom z Arabami, czy jakiejś koegzystencji na równych prawach. Oni po prostu chcieli stworzenia państwa Izrael, narodowego państwa Izrael, to po prostu byli faszyści. Tak, faszyści. Podobnie jak faszyzm narodził się we Włoszech w ramach wyłomu w formacji socjalistycznej, mianowicie faszyści to byli ci, którzy po prostu wyłamali się głównie z włoskiej partii socjalistycznej, ponieważ włoska partia socjalistyczna nie dość, że prawie się rozpadła, bo wiele osób przeszło i stworzyło po prostu włoską partię komunistyczną, to jeszcze nie dość, że ta włoska partia komunistyczna doszła do Kominternu, to ta włoska partia socjalistyczna również doszła do Kominternu, czyli i komuniści, i socjaliści włoscy dołączyli do Kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej pod egidą Związku Sowieckiego. W związku z tym faszyści to byli ci socjaliści, którzy po prostu chcieli stworzenia państwa narodowego we Włoszech, czyli taki socjalizm w jednym kraju z silną władzą państwową i zamordyzmem. Więc na tej samej zasadzie w ruchu sionistycznym pojawili się rewizjoniści, którzy nie chcieli takiego międzynarodowego socjalizmu, nie sympatyzowali z komunistami i nie chcieli właśnie tworzyć państwa socjalistycznego tak wprost na terenie Palestyny, tylko właśnie bardziej występowali z tym narodowym, nacjonalistycznym, można powiedzieć, na warunki żydowskie, szowinistycznym zacięciem. Więc Brit Habirionim, jeszcze raz powtórzę, 2/3 w nowej organizacji sionistycznej, to była frakcja, która samodzielnie identyfikowała się jako faszystowska. Nie chodzi o propagandę, nie chodzi o jakieś przezywanie ich dla doraźnych celów politycznych, po prostu autoidentyfikacja była taka, że to był ruch faszystowski, który wzorował się na faszystach, korzystał z ich symboliki, z ich gestów, z ich na przykład
z podobnych rodzajów strojów, takich wojskowych właśnie. Po prostu to byli żydowscy faszyści, którzy chcieli stworzenia państwa faszystowskiego, korporacyjnego na terenie Palestyny, czyli Izraela. Przez 3 lata była to frakcja większościowa Żydzi identyfikujący się wprost z faszyzmem. Nowa organizacja sionistyczna Żabotyńskiego miała też młodzieżówkę Bejtar czy Betar, która witała się salutem rzymskim na wzór faszystowski właśnie. Ten salut rzymski, można powiedzieć, był wykorzystywany przez faszystów, przez nazistów, no i przez sionistów rewizjonistycznych. Faszyści są za to potępiani, naziści są za to potępiani, sioniści rewizjonistyczni nie są za to potępiani, bo są Żydami, więc oni mogli tak się witać. Witali się tak właśnie, krzycząc Tel Haj na upamiętnienie zniszczenia takiej żydowskiej osady Tel Haj na terenie Palestyny przez Arabów, więc to było takie upamiętnienie tego wydarzenia, gdzie dzielni obrońcy stawiali opór Arabom, ale wszyscy zginęli, więc krzyczono Tel Haj i podnoszono rękę w salucie rzymskim. I ta frakcja dopiero rozpadła się w 1933 roku, kiedy doszło do zamachu na wysoko postawionego działacza, aktywistę żydowskiego związanego z tym obozem sionistów socjalistycznych. Chodziło tutaj o Chaima Arlo-Sorofa. Chaim Arlo-Sorof to był taki żydowski aktywista, który między innymi odpowiadał za porozumienie Hawara, Hawara Agreement, też dosyć mało znany wątek. Hawara Agreement to było porozumienie, które w 1933 roku sioniści zawarli z Niemcami, a właściwie z nazistami, z Hitlerem, który doszedł do władzy w 1933 roku. To było porozumienie oceniane bardzo różnie, z takich powiedzmy etycznych względów, ponieważ chodziło o to, że to było po prostu porozumienie, które doprowadziło do pewnej ugody z Niemcami, na mocy której kilkadziesiąt tysięcy niemieckich Żydów mogło wyemigrować do Palestyny. Oczywiście chodziło o to, jakie tutaj były wątpliwości. Chodziło po prostu o to, że oczywiście najbogatsi sobie wyjechali, natomiast plebs tak zwany tam po prostu został, więc ci najbogatsi Żydzi po prostu sobie wyjechali dzięki temu porozumieniu Hawara. Oczywiście tam, to też dosyć ciekawy wątek, tam były po prostu tworzone specjalne placówki, gdzie Niemcy, naziści szkolili tych żydowskich osadników, przygotowywali im całe zaopatrzenie właśnie, żeby mogli jako tacy pionierzy wyruszyć w pełni przygotowany do Palestyny. Kilkadziesiąt tysięcy niemieckich Żydów wyruszyło do Palestyny, natomiast plebs został i to się skończyło w bardzo zły sposób. No ale powiedzmy, że to porozumienie po prostu doszło do skutku. Było źle oceniane przez rewizjonistów i prawdopodobnie z tego powodu właśnie ten aktywista Arlo-Sorof został zamordowany w Tel Awiwie w 1933 roku. Oczywiście nie znaleziono sprawców, ale właśnie przypisano te zbrodnie rewizjonistom, którzy sprzeciwiali się tego typu polityce. Co istotne, frakcja Brit Habirionim w 1933 roku, gdy Hitler doszedł do władzy, pozytywnie wypowiadała się na łamach różnych pism właśnie o tym nowym reżimie i upatrywała też ta frakcja w jakiejś tam części, upatrywała jakiejś nadziei, jakichś szans na to, żeby u boku Niemców móc pokonać Wielką Brytanię, no bo co bardzo istotne, nowa organizacja sionistyczna była źle nastawiona do Wielkiej Brytanii, sympatyzowała właśnie z faszystami włoskimi, no w mniejszym stopniu z nazistami. Raczej ta sympatia do nazistów trwała krótko stosunkowo. W 1933 roku, gdy Hitler doszedł do władzy, naziści doszli do władzy, to część tam z Brit Habirionim właśnie wypowiadała się pozytywnie w tych pismach i stwierdziła, że to właśnie trzeba z Niemcami rozwalić Wielką Brytanię. Dopiero gdy ustawodawstwo nazistowskie weszło w życie, zaczęto tych Żydów prześladować tak naprawdę i
z różnych instytucji państwowych wyrzucać wszystkich Żydów, to wtedy dopiero pod wpływem Żabotyńskiego, który stosował, powiedzmy, pewne naciski, czy może wydawał reprymendy, no to te nastroje się zmieniły i ostatecznie zaczęto krytykować nazistów za ten otwarty państwowy antysemityzm. Ale trzeba zauważyć, że w 1933 roku jeszcze były takie nadzieje, że z Niemcami będzie można coś zrobić. Tylko że dla Żabotyńskiego no, sympatyzowanie z faszystami to jeszcze było ok, ale z nazistami to już jednak było, że tak powiem, przegięcie pały, mówiąc zasadnie, więc to nie przeszło. Ta frakcja Brit Hebirionim no, skompromitowała się głównie tym właśnie, że poparła nazistów w pewnym zakresie. No i przypisano im też właśnie zamordowanie Arlo Sorofa, więc ona w 1933 roku po prostu uległa jakiemuś rozpadowi. Tylko co bardzo istotne, nowa organizacja sionistyczna jest odpowiedzialna za stworzenie takich paramilitarnych bojówek Irgun i Lehi. Irgun i Lehi działały na terenie Palestyny i są odpowiedzialne za wiele masakr w arabskich wioskach, za ludobójstwa w tych arabskich wioskach. I paramilitarne bojówki Irgun i Lehi dały pewien fundament po to, żeby już na scenie politycznej Izraela z czasem, po pewnych zmianach, powiedzmy, sojuszach, transformacjach, koalicjach, wyłoniła się taka partia Likud. Likud to jest partia rządząca obecnie w Izraelu. Na jej czele stoi Benjamin Netanyahu, czyli premier Izraela. No, czyli partia Likud, która tak teraz mocno atakuje, jako całe państwo, jako Izrael, atakuje Polskę i Polaków właśnie za rasizm, za antysemityzm, za uprzedzenia. W prostej linii wywodzi się od organizacji, takiej organizacji faszystowskiej, czy powiedzmy dryfującej w okolicach faszyzmu. Bo przypominam, że Likud to partia, paramilitarne bojówki Irgun Lehi i nowa organizacja sionistyczna w latach 30-33, najsilniejsza frakcja Brit Hebirionim, wprost identyfikująca się jako faszystowska. Cóż, to mówi samo za siebie, z kim mamy do czynienia. I cóż, Państwu pozostawiam do oceny to, czy można mówić o tym, że byli nawet bardzo liczni żydowscy faszyści po prostu w ramach tej nowej organizacji sionistycznej, czyli rewizjoniści, syjoniści. No bo często mówi się o tym, że syjonizm to taki faszyzm. W sumie lewica taką retorykę uprawia, ale nie szedłbym tak bardzo daleko, że cały syjonizm to faszyzm, ale w tym stwierdzeniu jest jakieś ziarno prawdy, może nawet duże ziarenko, które mogłoby być bardzo niewygodne, gdyby znalazło się pod poduszką jakiegoś lewicowego, czy może nie lewicowego, tylko po prostu pod poduszką jakiegoś idącego, jakiegoś po prostu Żyda idącego z głównym nurtem, ponieważ mówienie o takich faktach, o takich sprawach jest naprawdę niewygodne. Lewica, bo tutaj się zawahałem, bo lewica żydowska rzeczywiście krytykuje syjonistów i nawet całe państwo Izrael, często stosując ten argument, że to jest faszyzm. No więc wydaje mi się, że ten nurt dominujący obecnie w Izraelu właśnie mógłby być niezadowolony, gdyby te fakty przywoływać, gdyby te fakty podnosić i o nich głośno mówić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.